Proszę bardzo. Trzeci i jak nie mam przedostatni, to znaczy jeszcze za to nie będzie. Proszę Państwa, być może za dużo czasu poświęciliśmy gazowi doskonałemu, a w międzyczasie nawet mówiłem, że gdyby gaz był doskonały, to w ogóle by się nie dało go skondensować. Czyli oddziaływania naprawdę są bardzo istotne. I wobec tego te dwa pozostałe wykłady będą na temat gazów oddziałujących, na szczęście słabo oddziałujących. No więc w zasadzie jak mamy N atomów. Ale w jakimś sensie taki nieoddziałujący gaz to są fotony. Tak, tylko jak się chłodzi gaz fotonów, to one znikają. Nie, ale jak się rozumiem, rozumiem tą wiązkę światła, to to jest prawie kondensat, nie? Taki stan kompresyjny, nie? Ma takie same właśnie. Były takie. Ma długość. Jest dużo ciekawsze, są doświadczenia, o których profesor Mostowski mówił w kilku miejscach. Rzeczywiście, co prawda dynamika jest do tego potrzebna, ale rzeczywiście starano się wytworzyć izolowany, prawda, układ fotonów, w którym liczba fotonów byłaby zachowana. I wobec tego są rzeczywiście prace, o których naprawdę można z sensem, czy niemalże z sensem mówić, że jest to przykład kondensacji fotonów. Ale ze stanem koherentnym to uważałbym za grubo. Była czasami taka koncepcja, te przejście fazowe, ale nic nie Że kiedy laser zaczyna... Nie, no przejście fazowe w laserze to tak. Masę, tylko że to nie jest przejście do jakiegoś kondensatu. Ale już leci sobie taki koherentny stan, to jest prawie wszystkie własności ma długo, ma poza diagonalny. No oczywiście, no bo w ogóle macier gęstości jest faktoryzowana. No to co? A gdzie tam temperatura? Gdzie? Nie, to są jakieś banalne. Znaczy, pewne analogie można wysnuć, ale żeby to było coś kształcącego, to ja uważam, że nie. No dobrze, ale my jesteśmy... Nie, tak się ciszy. No ciszy był rzeczywiście. No dobrze, więc zajmujemy się sporą liczbą słabo oddziałujących atomów. Hamiltonian tak symbolicznie, no to dosyć łatwo napisać, prawda? No bo to jest suma energii kinetycznych, tak? Suma energii, to wszystko w potencjale harmonicznym zawsze się odbywa, można to uogólnić na jakiś inny potencjał pułapkujący, ale suma energii. Potencjalnych w pułapce, to jest po wszystkich atomach, prawda? No i jeszcze suma po wszystkich parach, tak? Jedna, druga, potencjał od R i minus RJ. Napisać takie straszydło i powiedzieć, że no nie wiem, że tu jest 100 tysięcy członów, a tu jest odpowiednio prawie do kwadratu. Można, tylko że cokolwiek chce zrobić, naprawdę jest niełatwo. Jakie potencjały powinno się tu uwzględnić? To najważniejszy jest taki van der Waalsa. Taki, prawda, że na dużych odległościach to mniej więcej zanika jak 1 na D do 6, bo to jest taki w drugim rzędzie rachunku zaburzenia oddziaływania dipol-dipol. Jest taki indukowany dipol, indukowany dipolem. No a dla bardzo małych odległości to jest odpychanie. Jakaś taka bariera bardzo stroma, czyli ten potencjał, no to jakoś tak, tak można próbować narysować sobie. Jego szczegóły oczywiście są naprawdę daleko idące szczegóły, to jest cała dziedzina, nawet nie wiem czego, chemii kwantowej powiedzmy, żeby wyznaczyć te parametry, ale okazuje się, że tak bardzo dokładnie go znać nie potrzeba. Czy ktoś kiedyś trójciałowe szacował? Tak. Tak. I to jest istotne. Ja nawet o tym wspominałem na jednym z wykładów, chyba na pierwszym, mówiąc, że czas życia kondensatu jest limitowany oddziaływaniami trójciałowymi. No i są oczywiście liczne prace, w których szacowane są te przekroje czynne, a także są one mierzone i oczywiście szacowanie tych przekrojów czynnych, aż takich skomplikowanych, że trzyciałowe zderzenia się rozważa, no jest obarczone tam jakimś błędem i doświadczeniem plus teoria tutaj się rzeczywiście uzupełniają. Ale
te gazy są rzadkie, one są, jak powiedziałem, 10 do 14 atomów na centymetr sześcienny, czyli 5 rzędów wielkości rzadsze niż to powietrze tutaj. No i rzeczywiście z oddziaływania trójciałowe, mimo że odgrywają rolę, no to nie jest to taka rola, coś nie wiesz. No dobrze, proszę Państwa, jak powiedziałem, napisać taki hamiltonian łatwo, ale cokolwiek z nim zrobić nie jest wcale łatwo. I najprostsza rzecz, która się nasuwa, jest następująca. Jeżeli rzeczywiście te oddziaływania nie są zbyt duże, nie odbywają aż tak gigantycznej drogi, to przynajmniej jeśli w odniesieniu do stanu podstawowego można próbować coś powiedzieć, albowiem gdyby tych oddziaływań nie było, no to my wiemy, no to wszystkie atomy w stanie podstawowym, jak to woli w temperaturze zero, no byłyby opisywane tym gaussianem tego stanu podstawowego pułapki, prawda? I wobec tego funkcja falowa, wielocząstkowa funkcja falowa od L1 do Rn, no byłaby niesłychanie prostej postaci. Iloczyn i od 1 do n, a tutaj wszędzie ta sama funkcja, prawda, dla poszczególnych atomów. Każdy atom taki sam orbital ma. A te orbitale dla nieodżywiającego układu byłyby tą gaussowską funkcją, to jest dla bozonu. Ten wykład jest poświęcony bozonom. Tak. To nie był na pierwszym. Ale drugi też było a o tym, jak to jest dla fermionu, tośmy mówili na samym początku. Tak, już tam było. No dobrze, dla bozonów tak. Podkreślamy, że dla bozonów. No to proszę Państwa, oczywiście co się nasuwa, no nasuwa się, że tak jak Hadron bez foka. To znaczy, jeżeli to oddziaływanie nie jest mocne, bardzo tutaj wszystkiego nie modyfikuje, to być może niezłym pomysłem jest powiedzieć sobie, że stan podstawowy w dalszym ciągu ma taki sfaktoryzowany charakter, tylko że trzeba jakiś taki samozgodny kształt tej funkcji falowej φ znaleźć, prawda? No i jak to zrobić? No każdy pewno się domyśla, jak zrobić. No użyć metody wariacyjnej naturalnie, prawda? No wobec tego, jak ja sobie wezmę taki ansatz z nieznaną funkcją φ i policzę sobie wartość średnią hamiltonianu w takim interesie, podkreślam, każdy atom tą samą funkcję falową ma, no to oczywiście wszystkie energie kinetyczne się z niej będą takie same, czyli tu będzie n razy energia kinetyczna w tym modzie φ. To znaczy one są centrowane w tym samym punkcie, tak? Jeżeli one są takie same. Centrowane są w tym samym punkcie, albowiem mam pułapkę, która ma określone położenie milion. Z tego powodu tu jest, nie ma symetrii translacyjnej, bo może jesteśmy w pułapce. Dobrze. To samo oczywiście można powiedzieć o energii potencjalnej, to jest oczywiście wartość średnia tego jak kwadrat tak naprawdę. No a co można powiedzieć o energii oddziaływania? No to też jest dużo takich samych członów. Ile ich jest? N razy n minus 1 przez 2, prawda? Takich samych członów, których tak symbolicznie zapiszę, no fi jest, tak? I tu znowu jest taka jakaś standardowa całka, która mówi, jakie jest oddziaływanie między atomami. No dobrze, ale to nie ten funkcjonał tego φ powinien być minimalizowany, dlatego że trzeba uwzględnić, trzeba pilnować, żeby funkcja falowa była unormowana, prawda? Wobec tego trzeba zdefiniować, pójść o jeden bardzo malutki kroczek dalej, zdefiniować taki funkcjonał, nazwijmy go f od tego φ, który jest równy no, tej energii, dodać czy odjąć, wygodnie jest odjąć, a nie, a tutaj ja sobie odejmę i będę miał Lagrange'a współczynnik, który w dodatku napiszę sobie wygodnie w takiej postaci, prawda? A ta wygoda jest taka, że wszystkie tutaj interesy, kawałki mają n i ja chcę sobie podzielić przez n za chwilę, jak zróżnicuję, prawda? No i teraz co? Trzeba
ten funkcjonał, zróżniczkować profil, dobrze jest profil z gwiazdką, wtedy od razu ładniejszy wynik wychodzi. No i jaki będzie tu rezultat? No będzie taki n, tak? No razy p kwadrat przez 2m, no zwykły Laplacjan w działaniu na fi, dodać n m omega kwadrat przez 2r kwadrat w działaniu na fi, prawda? No i jak to różniczkuje, ponieważ ten wyraz jest, ma 2, ma kwadrat fi z gwiazdką, więc pojawia się czynnik 2, który tam zje tą dwójkę, będzie dodać n, n mniej 1, no razy, napiszmy to jawnie, całka po d3 r prim, tak, fi z gwiazdką od r prim, v od r prim minus r i fi kwadrat od r. A i oczywiście minus n. No i chyba nie fi kwadrat. No fi z gwiazdką. Fi z gwiazdką jest od różnych, nie, dobrze, nie od różnych argumentów. Ma pan rację. Tak, fi od r prim razy od r. Tak, słusznie. Dobrze, no i tu jest r mi razy fi od r. Moduł fi do kwadratu. No to też można powiedzieć. Dobrze, no więc proszę Państwa, coś takiego wychodzi, to powinno być równe 0 w tym ekstremalnym punkcie. Wygoda tutaj została zachowana, przez n mogę to wszystko podzielić i wobec tego rezultatem jest takie równanie. Napiszmy minus h kreślone kwadrat Laplacjan przez 2m razy fi, dodać m omega kwadrat przez 2 r kwadrat razy fi, dodać n razy n mniej. Nie, nie, przez n skróciło. Przepraszam, dziękuję. A nie można wypisać n zamiast n minus 1? Za chwilę to zrobię. Niektórzy nasi studenci zasługują na miano prymusa. To znaczy wiedzą, jaki będzie, domyślałem się, jaki będzie następny krok. To po prostu pisanie minus 1 jest uciążliwe. Nawet bez dłuższego zrozumienia. Ja jestem zasada zachowania kredytu. Ja jestem teraz tutaj spolegliwy. Zastosowałem tutaj ten inny twórczy wkład profesora Turskiego, mianowicie ten jest kwadrat V od R minus R prim i od R równa się razy fi od R. No dobrze, to proszę Państwa, mamy takie równania różniczkowe i natychmiast dwie uwagi się nasuwają. No pierwsza jest taka, że jeżeli ma być 100 tysięcy, a może nawet więcej atomów, to ta jedynka rzeczywiście tutaj tylko wróci. Albo inaczej wzięliśmy n plus 1 na początku. A to nie. Dlaczego? N plus 1 na to. Wtedy n plus 1 by się skróciło. I zostałoby znowu. A i zostałoby wtedy n, tak. I wtedy tutaj też musiałbym inaczej przemianować to. Tak. To jest tak błyskotliwe uwagi, coraz bardziej błyskotliwe. Dobrze, proszę Państwa. To jest małe piwo. Porwani zostaliśmy duchem wykładu. Ja wiem. To jest małe piwo. Ciekawszą rzecz chce się zrobić z tym V. No bo po pierwsze, tak otrzymane równanie z równaniem różniczkowo-całkowym, a te są zawsze trudniejsze w rozwiązywaniu. To jest pierwsza uwaga. A druga uwaga jest taka, że krótkozasięgowe są te potencjały ogromnie. A gaz jest rzadki, czyli typowe odległości między tymi atomami są z kolei strasznie wielkie. I wobec tego od razu się nasuwa taki pomysł, żeby tutaj napisać, że to jest jakaś stała oczywiście, razy trójwymiarowa delta od r minus r prim. No bo jeżeli tak się napisze, no to się wszystko natychmiast uprości i całka się wykona. I wyjdzie coś, co jest bardzo już ortodoksyjne, coś, co stało się bardzo modne. Mianowicie widzę równanie, co się nazywa równaniem Grossa-Pitajewskiego.
GP equation, jak to wszyscy mówią. Dzisiaj rano słuchaliśmy seminarium, w którym większość pojęć miała skróty literowe, które z trudnością były przez speakera rozwijane. Ale było to i pierwsze seminarium, gdzie ktoś powiedział, że wzoru się nie da napisać na tablicy. Tak się. To po prostu jest wstrząsające. Więc ja tu tak powiedziałem, że jak usłyszycie Państwo, że GP equation tak rozwiązuje, to o to równanie. Czy nie byli z GP? No dobrze. No dobrze, to w tym miejscu, proszę Państwa, taka malutka uwaga i zarazem reklama. Otóż z tym naturalnym założeniem, czy też przybliżeniem tego potencjału poprzez deltę wiąże się dosyć ciekawy fakt matematyczny, którego ja tutaj nie będę rozwijał. Natomiast jako suplement do tej serii czterech wykładów, wkrótce, przynajmniej w kanale YouTube CFT, pojawią się ze trzy moje krótkie podwykładziki. I jeden z tych dodatkowych wykładzików, które mają się 10 czy 15 minutowe, będzie poświęcony subtelności matematycznej, która tutaj naprawdę została zamieciona pod dywan i w większości książek i wykładów jest zamiatana pod dywan. Niektórzy wiedzą, o co chodzi, a ci, co nie wiedzą... Proszę? No, ty to chyba wiesz, o co chodzi. No to może wszyscy. To jeszcze nie proszę. Okazuje się, że równanie Schrödingera, w którym byłby Laplacian, czyli energia kinetyczna, oraz taki trójwymiarowy potencjał delta, nie definiuje samosprzężonego Hamiltoniana. No tak, no dobrze. To na pewno. No dobra, inaczej, w innym języku też. Ale mimo to, i tu dalej zaciekawiam osoby, które tego nie wiedzą, żeby zajrzały wkrótce do tego filmiku, ale mimo to tutaj nikt nie robi błędu, jak stawia tę deltę. To naprawdę nie jest równanie Schrödingera. Bo delta jest funkcją symetryczną. Co? Bo delta jest funkcją symetryczną. Nie, no z innych powodów. No powiem, z tych powodów, że to, przez co się mnoży ten potencjał, nie jest osobliwe w punkcie L' równe R. Z tego powodu ta delta jest dobra. Jak cały ten referacik tutaj bym miał wygłosić, to po co mam nagrywać ten drugi? Więcej o tym nie chodzi. Jako trailer. No dobra, wobec tego ostatecznie. Nasze... Czy będą kubki z tym równaniem dostępne? Kubki z tym równania, no ja już nie produkuję, ale ja widziałem takie. Koszulki. A widziałem takie. A nie pamiętam gdzie. Ale też kiedyś mieliśmy szkole równania. Za parę złotych zrobiłem taki kubki. Nie, no oczywiście. Liniowe równanie. Nie liniowe równanie z Schrödingera to jest. To co ma tak jak pytanie, czy się powie na napisać? Dobrze, proszę Państwa, sprawą interesującą jest wyrażenie tej stałej G poprzez jakieś znane wielkości fizyczne. No i taką znaną wielkością fizyczną, która tutaj się nasuwa, która przychodzi do głowy, jest graniczna wartość amplitudy rozpraszania, gdy rozpraszają się bardzo wolne cząstki, gdy energia, gdy K dąży do zera. To się nazywa długość rozpraszania. Bywa oznaczone literą A i ja po prostu powiem, co to jest. Więc to jak wezmę sobie amplitudę rozpraszania i podążę z K do zera, to uwaga, tutaj ludzie wymyślili, że to się będzie minusami nazywać. A to jest ta długość rozpraszania. Otóż jeżeli się użyje tej wielkości fizycznej, to wtedy współczynnik G okazuje się być równy 4 pi h kreślone kwadrat a dzielone przez m i mam nadzieję, że nic nie zapomniałem.
Tutaj jest pewna ciekawostka, mianowicie jak wylicza się ten współczynnik w takim opisie zderzenia, w którym jest spoczywający centrum rozpraszające i nadlatująca cząstka, to tu wychodzi 2 pi h kwadrat nad m. Ale potem trzeba na to popatrzeć z punktu widzenia oczywiście układu środka masy, prawda? I wtedy pojawia się tutaj zastąpienie masy przez masę zredukowaną, która w przypadku dwóch jednakowych tam atomów lubidu czy czegoś, no to jest mq. To ja zrobię teraz uwagę, która jest jak gdyby spoza tutaj tego wykładu, ale ma coś wspólnego z naszymi najnowszymi pracami. Otóż w najnowszej naszej pracy my rozważamy zderzenia elektronu, który jest na orbicie Rydbergowskiej z atomami, a nie atomu z atomem. No to jest tak jak Ziemia i Słońce, albo elektron i jądro atomowe. I wtedy oczywiście masa krytyczna, to jest masa zredukowana, to jest masa tego lekkiego obiektu. Czyli, proszę Państwa, odpowiedni człon, który pojawia się, jak taki elektron biega sobie w kondensacie, to ma tutaj masę elektronu, a nie masę atomu, tam lubidu. Czyli jest mniej więcej, 4 rzędy większy współczynnik G, bo M jest mniejsze, prawda? A to oznacza, to jest powód, to jest taki dodatek do mojego wystąpienia na ostatnim posiedzeniu Rady Naukowej. To powoduje, dlaczego tak dramatyczny efekt ma taki elektron w kondensacie. Dlaczego daje się sfotografować tą funkcję falową. Taka dygresja. Ja tylko chcę powiedzieć, że to w starych czasach, kiedy uprawiano fizykę Helu, to też było wiadomo, że jak elektron się porusza w Helu. Dokładnie z tego powodu. Rozrabia dużo więcej. Nie, znaczy dokładnie, bo wiadomo, co się dzieje, robi się kulką śniegu. No, ponieważ jest pod centrum potencjału, który krystalizuje L, prawda? I to nawet Janki Feynman używał do... Tak, natomiast w tej samej roli jon puszczony. Nie w drugą stronę, bąbelki się robią, prawda? I dlatego jak się strzelało elektronami do wirów, to się przyczepiały do wirów i latały. No więc właśnie, więc z tegośmy skorzystali. Znaczy, to jest powód, dla którego te doświadczenia są ciekawe, o których mówiłem na razie na zachodzie. Dobrze, wracamy, proszę Państwa. Czy to mi zostało jakoś dokładnie policzone? Sure. Na sam podstawowego znamy jeszcze. Naturalnie, to jest potencjał tej. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, o jego wartość. Tak. Jego wartość jest znana, ponieważ wynika ze znalezienia najmniejszego mu, dla którego to rozmawianie zachodzi. Stan S. Tak, naturalnie. No, ja tak, tam jest wszystko przygotowane, żeby pokazać, jak to wygląda. Natomiast ja tutaj mam jakimiś małymi... Powinien napisać na tablicy, trzeba pokazać. Ale, Pan mówił numerycznym, ale czy analitycznie nikt tego nie... Nie, dla potencjału. Nie. Dlatego... Ale ja pokażę za chwilę przybliżenie, w którym analitycznie się daje, tylko że to nie jest ścisły wynik. Pokażę. Ja tylko gdzieś tu mam wartości tego A dla znanych atomów. O, mam. Otóż to A równa się 5,77 nanometra dla rubidu 87. To jest ten, który został pierwszy za Nagrodę Nobla zrobiony. 2,75 nanometrów dla sodu 23. To jest to, co Ketterle zrobił i też dostał Nagrodę Nobla. A jest równe minus 1,45 dla litu 7. I to jest to, co zrobił Randy Hewlett i Nagrody nie dostał. A dlaczego? To zobaczycie Państwo. Ujemny wynik. Ujemny wynik dla Delta. A był drugi, a nie trzeci. A był drugi, tak. Był przed Ketterem. A mimo to nie dostaniemy. Ale o tym tak. Nie będziemy negatywnych wyników. Popierać. Nie będziemy negatywnych. Dobrze.
No dobra, proszę Państwa, aha, to ja obiecałem piękny rysunek. Żeby zobaczyć ten rysunek, to muszę tak, no, tak palcem go. O, to jest ten stan podstawowy. No to ja muszę powiedzieć, że każdy chyba widzi na oko, że... Czerwony na górze. Że no, to jest tak jak na mapie. Co? Tak jak na mapie też jest czerwony. Tak, to jest jak góry są, tak się mapę rysuje. Tak. Pierwsze co na oko widać, że to nie przypomina Gaussianu, prawda? Czyli nie przypomina tego stanu podstawowego dla pustej pułapki. To ma kształt inny. Za chwilę się okaże, że to jest prawie dokładnie parabola kwadratowa. Prawie dokładnie, no bo oczywiście musi gładko do zera dążyć, wobec tego to nie może być dokładnie parabola. Na górze parabola. Ale na górze bardzo dobrze się wpisuje tam parabola. Szerokość tego interesu, tak kilka razy drzwi, jest mniej więcej 5-6 razy większa niż ten Gaussian dla rubidu i dla powiedzmy wielu tysięcy, 100 tysięcy czy 200 tysięcy atomów. Także to jest pogrubione. No bo znak tego atomu mówi, czy to się efektywnie odpycha, czy przyciąga, prawda? I to są odpychające. No tak, to się odpycha, to jest trochę poszerzone. Jak to się ma do szerokości tej strony? No właśnie, nie wiem, ale co znaczy szerokość studni? No studnia to jest w ogóle duża. Do szerokości stanu podstawowego w tej studni, tak 5-6 razy nie dobrze. Proszę Państwa, no dobrze, to jeszcze taką teraz jestem Państwu winien uwagę. No dobrze, a jakby ktoś był takim mędrcem, że udałoby mu się znaleźć ścisły stan podstawowy, bez tego brutalnego założenia, że to jest iloczyn tych wspólnych orbitali. Znalazłby sobie takie psi od R1 aż do Rn, które po prostu ściśle rozwiązuje to równanie Schrödingera, już liniowe, nie żadne tam efektywne, nie żadne Hartree, tylko i o najniższej energii. Jeszcze symetryczne. Tak, oczywiście znalazłby symetryczne rozwiązanie tego. No to czy ludzie wiedzą, jak powiedzieć, jak sensownie zdefiniować ten orbital, w którym dużo jest, w którym jest najwięcej atomów, w którym jest naprawdę kondensacja, oraz czy ludzie wiedzą, jakby określić stopień tego skondensowania w tym stanie podstawowym. No więc tak, Onsager i Penrose wymyślili, jak to zrobić. Mianowicie zaproponowali, żeby pomnożyć tą funkcję falową przez sprzężoną i wycałkować, ale po wszystkich z wyjątkiem jednego. Powiedzmy po wszystkich od DR1 aż do DRN-1. I wtedy oczywiście wyjdzie zredukowana jednocząstkowa macierz gęstości, która będzie funkcją, która będzie już funkcją tylko jednego R, nazwijmy R1, czy tam Rn oraz Rn prim. No dobrze, to jeżeli, proszę Państwa, miałbym rzeczywiście ten nieoddziałujący gaz i to psi byłoby takim brutalnym iloczynem tych gaussianów, to oczywiście te całkowania by zjadły się tam do jedynki, do jedynki, do jedynki. I ta macierz gęstości byłaby po prostu macierzą rzutową. Zostałoby po prostu phi 0, nazwijmy to, z gwiazdką phi 0. Prawda? Miałaby dokładnie jedną wartość własną i ta wartość własna byłaby 1. Wobec tego sensownym uogólnieniem tego stwierdzenia jest powiedzieć, że jak ja teraz mam taką macierz gęstości, oczywiście to jest w tych zmiennych jako wskaźnikach, to jest hermitowska macierz, no to ona ma swój rozkład spektralny, prawda? Można ją zapisać jako lambda i phi i od r ciągle n, niech będzie gwiazdką phi i od rn. No i teraz jeżeli suma tych wszystkich lamb, no ze względu na normalizację, musi być równa 1, jeżeli wśród tych lamb znajdzie się dominująca,
no to mówimy, że to jest właśnie kondensat, a wektor własny, ta funkcja, która tej dominującej wartości własnej odpowiada, to jest funkcja kondensatu. I teraz, jeżeli w tym języku spojrzy się na te zagadnienia rozrzedzonego gazu. Chyba trzeba powiedzieć, że ta pozostała suma to jak R minus Rn minus Rn rośnie może do zera. To jest o tyle banalne stwierdzenie, że w przypadku tych cząstek, które my tu rozważamy w tym, to wszystkie te, ta cała macierz dąży do zera, jak Rn minus Rn dąży do jakoś wolniej niż ten kondensat. Potem oddaje... Pewnie, bo są troszeczkę rozszerzone. Ale tu akurat przez profesora Tyskiego przemawia wiedza pochodząca z fizyki układów takich jednorodnych, dużych w całej przestrzeni rozciągniętych. To tak nie jest, tu jest w pułapce wszystko. A to, że te następne funkcje zwykle są troszkę bardziej pogłębione, to też mamy bardzo prostą intuicję, bo przecież w przypadku gazu doskonałego to są wzbudzone z kolei stany zwykłego oscylatora wewnętrznego. Problem polega na tym, że skąd, że dlaczego ten, znaczy chyba jest większe z. Proszę? W suma ich jest jeden, no więc... No tak, tylko że jak jedna z nich jest 0,99, a resztę dodają się do jednej setnej, to nie ma dwóch zdań, ta właśnie to jest kondensat. Natomiast jest oczywiście, prowokujesz mnie do pewnej dygresji. Otóż są takie doświadczenia, w których skondensowany interes wiruje. Dobrze? I wtedy ta dominująca wartość własna wcale nie jest oczywiście podobna do stanu podstawowego takiego, no, bo ma dziurkę w środku. No. Jest to możliwe szersze. Ale to jest zupełnie inna historia. No dobrze, no to proszę Państwa, można teraz też tak zupełnie jakościowo powiedzieć, że sytuacja, że nowa sytuacja, jaką wnoszą te doświadczenia z gazami, zimnymi bardzo, polega na tym, że to lambda 0 właśnie w stanie podstawowym jest prawie że równe 1. Jest powiedzmy 2-3% tylko atomów, które nie są skondensowane w stanie podstawowym. I to jest dokładnie różnica pomiędzy tym gazem a helem 4, w którym jakiekolwiek próby znalezienia tutaj tego rozkładu pokazują, że kondensatu tam jest bardzo niewiele, jest kilka procent. No i właśnie wtedy odróżnia się go przez tą odległość. Tak, ale my mówimy o innym. Dobrze. Dobrze. Proszę Państwa, to teraz następna rzecz, a tutaj akurat wyjątkowo skorzystam z tych intuicji helowych. Mianowicie, no zobaczcie Państwo, jak się ma układ jednorodny, to wiadomo w zasadzie, jaka jest funkcja falowa tego kondensatu. To jest po prostu funkcja stała. Dobrze, a funkcja stała to ma tą własność, że jak się policzy Laplacian, to jest zero. No dobrze, a co to znaczy? To znaczy, że energia kinetyczna w tym skondensowanym stanie ma stosunkowo niewielkie znaczenie. Ona oczywiście ma znaczenie i się pojawia tutaj, dlatego że mamy pułapkę, ale znowu można, nie wchodząc nawet w jakieś głębsze obliczenia, a można wejść w głębsze obliczenia, można na przykład popatrzeć na ten obrazek, I można zrozumieć, że jak atomów jest dużo, to tak naprawdę energia kinetyczna odgrywa stosunkowo małą rolę. No to jak małą rolę, to zróbmy śmiały krok i opuśćmy ją kompletnie. No to wtedy oczywiście nasze równanie Grossa Pitajewskiego, które gdzieś jeszcze tutaj mamy, upraszcza się w sposób wręcz niewiarygodny. Mianowicie, mianowicie przestaje być w ogóle równanie rozliczkowe. No coś fantastycznego, prawda? Wszędzie tam, gdzie φ jest różne od zera, skracamy przez φ i oczywiście wyliczamy, ile wynosi φ kwadrat. No i ile wynosi φ kwadrat?
Ale to jest. Mi minus jedna druga. To jest mi minus jedna druga m omega kwadrat r kwadrat. Ale ważne, podzielone przez g razy n. No dobrze, to proszę Państwa, po pierwsze widzimy, że to co reklamowałem, że kształt teraz tego kondensatu w tym grubym przybliżeniu to jest po prostu odwrócona parabola. No rzeczywiście, tam jest parabola, można ją wpisać, ona się świetnie zgadza. Ale jest druga jeszcze ciekawostka. Mianowicie widać, że coś jest zupełnie do bani, gdy g jest ujemne. To znaczy, że jak to rzeczywiście oznacza, że jakoś tam anomalne, czy też bardzo ciekawe jest rozpatrywanie gazu, w którym długość rozpraszania jest ujemna. No w tym przybliżeniu to w ogóle by nie mogło istnieć takie kondensaty. No nie może być ujemna. Znaczy różnica może być ujemna. Nie, to tak, to się okazuje, że tak nie może być. No nie ma po prostu rozwiązania tutaj sensownego. Dobrze, ale jak się popatrzy na to, no to widać tak. Po pierwsze widać, że można dobrze określić, jakby się znało mił, promień, tak zwany promień Fermiego, to masa Fermiego tego gazu, prawda? No w miejscu, w którym to się zeruje, no to kończy się ta cała zabawa, dalej phi powinno być równe 0. Czyli jedno równanie, które można napisać, to jest takie. Mas Fermi kwadrat, to jest jedno równanie. A drugie równanie, które można napisać, no wynika z unormowania, żeby to było coś przyzwoitego, to scałkowane po D3R musi dawać 1, prawda? Drugie równanie pochodzi od warunku normalizacji. I jak się ma takie dwa równania, to można zarówno znaleźć promień Fermiego, jak i tą mu, o której pan powiedział. Obcinamy, to nie jest całka po całej przestrzeni. Poczekajcie sobie, bo że użycia pocałkowa jest zero outside. A myśmy no to było przez promień, więc musiało być różne od zero. Tak, tak. Nie, no to po prostu. A reszta jest zero. Po całej tylko phi jest zero. Ten promień też wyznaczamy. No w ten sposób mamy jako dwa pytania. Jeden związek i drugi związek. No dobrze, ja tu proszę Państwa. Oczywiście nie będę Państwa gnębił tym liczeniem tych całek, tylko przepiszę skądś, zwłaszcza jeden dnia mi się znaleźć. A ta całka się zaraz liczy. No oczywiście, to jest trywialna całka, trywialna całka, ale ja chcę właśnie napisać, że tak, że R to masa Fermiego, to jest równe 15, D do potęgi czwartej, teraz będzie to jest D. A, no to wiemy co to jest A. Liczba atomów i wszystko do potęgi 1/5. No to właśnie pokazuje, że czy się ma 100 tysięcy atomów czy milion, to mniej więcej rozmiary tego pakietu są prawie takie same, prawda? Bo to jest piątej pierwiastek. D to jest szerokość stanu podstawowego w tej pułapce, czyli to jest pierwiastek, jak to jest? H dzielone przez m omega, prawda? No dobrze. Jak się to ma, no to tu można postawić, widać, że mi już z kolei też się ma jawny wzór. To jest do 2/5 z n, prawda? No to w ten sposób mamy takie grube, bo grube, ale oszacowanie tego, czego tu się możemy spodziewać. Oczywiście, jak powiadam, przybliżenie. Dziwnie wychodzi, że mi nie jest intensywne. No dlatego, że to nie jest właśnie, no właśnie. Na skończony wynik. Tak, dlatego, że jest. Dlatego, że to jest troszkę jednak inne. To co? 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 Dobrze, proszę Państwa. Oczywiście to przybliżenie do masa Fermiego załamuje się na samych brzegach, no bo na samych brzegach to pokazuje, że krzywizna jest strasznie duża. No i rzeczywiście tam widać, że prawdziwe rozwiązanie się wygładza, odchodzi od tego przybliżenia.
No dobrze, ale proszę Państwa, chciałbym jako ostatnie pewnie, no nie, nie, mam jeszcze, chcę zacząć drugą kwantyzację, ale jako następny punkt dzisiejszego wykładu chciałbym powiedzieć jednak kilka słów na temat przypadku, gdy A jest ujemne. A więc, proszę Państwa, jak ja mam sobie wartość oczekiwaną Hamiltonianu w postaci, no tego N to nie jest ważne oczywiście, ale tej energii kinetycznej dodać potencjalna w pułapce i dodać tam N razy N 1 razy energia oddziaływania G razy całka z I do czwartej D3R i to i chcę teraz się przez chwilę zajmować G ujemnymi, no to mogę sobie do minimalizacji tego interesu wziąć sobie jakąś nieznaną funkcję falową Φ i tylko jeden parametr wariacyjny wprowadzić, mianowicie dylatację, skalowanie tego interesu. Czyli mogę wziąć taką funkcję, że to będzie pewna funkcja Φ0 od lambda R, żeby to było, jeżeli Φ0 było unormowane, to żeby to było unormowane bez względu na lambda, to muszę pomnożyć przez lambda do 3 drugich, tak? I to będzie moja rodzina Φ lambda funkcji próbnych. No dobrze, ja teraz sobie policzę w tej rodzinie, jak wygląda ten interes jako funkcja lambdy. Prawda? To będzie E od lambda. No proszę Państwa, co można powiedzieć o energii kinetycznej? Tam w energii kinetycznej jest druga pochodna, tak? Oraz dwie funkcje Φ i całka. No to dwie funkcje Φ z całką, to tak jest tu dobrane, żeby się lambdy zjadły. Natomiast tutaj muszę lambda kwadrat na tu i tu zrobić, prawda? W związku z tym energia kinetyczna skaluje się jak lambda kwadrat razy ta energia kinetyczna tam w tej funkcji Φ0. Z kolei dokładnie przeciwnie muszę zrobić w potencjale, dlatego że potencjał to on z kolei ma x kwadrat, tak? Czyli muszę napisać, że to jest dodać 1 na lambda kwadrat razy kwadrat. Lambda kwadrat razy V. No dobrze, a z tym interesem co zrobić? A no bardzo prosto. Jak wezmę dwie z tych funkcji D3R, to się zeżre, bo zostają dwie jeszcze funkcje ekstra, czyli też lambda do trzeciej zostaje. Czyli tutaj jest dodać G, to tam jest teraz bardzo ważne, N kwadrat a G razy lambda do trzeciej. Dobra, N kwadrat i razy jeszcze jakaś taka całeczka tam. B. Dobrze. No i jak powiadam, to jest teraz G jest ujemne. Ja określiłem to wszystko sobie i chcę Państwa teraz namówić na spojrzenie na ekran. No więc tak, jak się zmienia lambda, no to energia kinetyczna po prostu jak lambda kwadrat sobie parabolicznie rośnie. Jak się zmienia lambda, to energia potencjalna jak 1 nad lambda kwadrat maleje. I gdyby były tylko te dwie energie, to ich suma oczywiście dodałaby się z czymś, co ma piękne minimum i to jest oczywiście zwykły oscylator harmoniczny, prawda? Nawet można łatwo udowodnić, że wartość średniej energii kinetycznej równa się wartości energii potencjalnej w tym miliardzie. Tak. Natomiast tutaj mamy dodatkowo tą energię oddziaływania, która maleje jak lambda do trzeciej. I jest ujemna oczywiście, bo ja tym się zajmuję tutaj. Rezultat jest taki, że coś w tym rodzaju wychodzi. Napisane, że rośnie. Nie jest ujemne, ale cały czas podkreślam, że teraz się tym nieszczęściem Randy Gileta zajmuje. No dobrze, więc to, proszę Państwa, teraz maleje, robi się ujemne, jak 1 nad lambda 3. No i rezultat dodania tych trzech funkcji to jest coś takiego, co na ogół od razu muszę powiedzieć, jeżeli współczynnik przy tej interaction energy jest duży, to znaczy, jeżeli jest dużo atomów,
Ja tu jedno zostawię, bo tam... Ale tu jest dużo... Jednocząstwowy. Tak. Tu jest dużo atomów. No to ten człon jest duży i wobec tego... Otóż wtedy nie ma tego lokalnego nawet minimum. I wobec tego nie ma stabilnego rozwiązania równania Grossa-Pitajewskiego dla tego problemu. Ale na malutki. Otóż, właśnie. I dwie rzeczy chcę powiedzieć. Po pierwsze, jak radny Hewlett opublikował swoją pracę, twierdząc, że ma ten kondensat, to natychmiast zaatakowano, bo że tam A jest ujemne i on nie może mieć żadnego kondensatu. I rok zajęło jemu, żeby wykazać, że to A jest na tyle bliskie jednak zera, a liczba atomów jest na tyle mała, że on jest w tej sytuacji mniej więcej takiej, jak narysowana na tym rysunku i że jest lokalne minimum. Ponieważ minimum jest lokalne, no to rozumieją Państwo, że to tak naprawdę nie jest stuprocentowo trwałe, ale jeżeli to może mogło wedle jakiegoś tunelowania żyć ze 3 wieki, to i tak z innych powodów zniknie za chwileczkę. Prawda? No i okazuje się, że dla atomów litu, w przypadku atomów litu, to ten interes rzeczywiście daje się dla 1000 chyba 400 czy 1200 atomów daje się utrzymać. Także to jest jakaś tam chyba ciekawostka dotycząca przyciągającego się kondensatu. Różnymi zagadnieniami dotyczącymi przyciągającego się kondensatu ludzie różnie się zajmują. Myśmy także się zajmowali, różne ciekawostki tam stwierdzają. Ja tylko powiem, że pewnie najbardziej znana jest dynamika eksplozji, która ma miejsce, gdy weźmie się kondensat, który jest ten odpychający, stabilny i przy pomocy triku zwanego rezonansem Feshbacha bardzo szybko zmieni się znak A. Wtedy następuje eksplozja, implozja raczej, dosyć spektakularna. Ona została sfotografowana po raz pierwszy przez nie byle kogo, poprzez Cornella. No i on nazwał to zjawisko Bose-Nova. Ponieważ on ma dobry słuch, to teraz tak wszyscy wiedzą, że Bose-Nova to jest taki wybuch kondensatu, w którym się zmieniło znak A. No tak, oczywiście. Ja mogę tak powiedzieć na palcach, że energia kinetyczna jest czymś takim odpychającym. Tak, energia jest czymś przyciągającym. Może by ściskać, ale tak kinetyczna, jakby tak rozpiera. Tak, ale tak strasznie przyciągającym jest ta energia oddziaływania w tym przypadku, no że może zwyciężyć. Tutaj jest jedna uwaga. Zrobienie teoretycznego opisu tego Bose-Nova nie jest proste, ponieważ w pierwszym etapie wszystko zaczyna się strasznie ściskać i to, o co Panu chodziło, mianowicie oddziaływania trójdziałowe zaczynają odgrywać rolę. I to bardzo ważną rolę. Ale tam pod rdzeniem jest też. No właśnie, to wszystko się robi znacznie bardziej skomplikowane niż to, co leniwy teoretyk chciałby opisywać. Proszę Państwa, w ten sposób skończyłem jakiś tam rozdziałik, ale uważam, że tak, mam trochę czasu, że dosłownie dwie uwagi wstępne zrobię do tego, co będzie w przyszłym tygodniu. Mianowicie, wydaje się, że ta seria cała to ma jakiś taki pompatyczny tytuł, że coś ma z teorią pola mieć wspólnego. No więc... Trochę teraz będzie, no muszę się tu jakoś wpisać. Otóż to, czego będę teraz używał, przez chwilę i tak naprawdę za tydzień, to jest formalizm drugiej kwantyzacji. Innymi słowy, wyobrażę sobie, że znam jakiś taki zupełny układ wzajem ortonormalnych paczek falowych. Tak. I wprowadzę sobie pojęcia operatorów kreacji i anihilacji. Operatorów kreacji i anihilacji, które kreują lub anihilują właśnie w tych paczkach atomy. No to tu natychmiast
pozwala zdefiniować operator pola zależny od R jako sumę po tych wszystkich i a i f i od R. No i ten operator pola bozonowego ma bardzo przyjemne własności komutacyjne. Oczywiście dwa takie pole psi w różnych punktach komutuje, bo wszystkie A komutują odpowiedni hamiltonsko sprzężony interes, który tutaj ma operator rekreacji, też naturalnie komutuje. Natomiast ten najważniejszy komutator psi od R z psi z krzyżem od R prim, no to to jest oczywiście taka suma po I oraz J. Komutator AI z AJ z krzyżem i tam FI I akurat może bez gwiazdki napisałem, to niech tak zostanie FI J z gwiazdką. No i teraz jak tu się przypomni, że to była delta, no to oczywiście wychodzi suma po J F I od R FJ, FJ od R'. No i jak Państwo wiedzą, gwiazdką, jak Państwo wiedzą, jeżeli rzeczywiście jest spełnione to założenie o zupełności, że to jest dobra baza w przestrzeni R kwadrat, no to to jest oczywiście delta trójwymiarowa od R minus R. No i to jest taki wygodny bardzo obiekt, to pole kwantowe. Dlaczego ono jest wygodnym obiektem? Ano dlatego, że pozwalam w bardzo zwartej formie zapisać całą hierarchię równań dla 100, dla 101, dla 102, nawet dla miliona i jeszcze tam dalej cząstek w postaci tak naprawdę jednego równania operatorowego. I to, co chcę, czym chcę niemal zakończyć, to jest, żebyśmy sobie zapisali w tym formalizmie drugiej kwantyzacji. Żebyśmy zapisali, jak wygląda Hamiltonian. No więc to są te człony jednocząstkowe. Psi z krzyżem od R. A tutaj energia kinetyczna, dodać energia pułapki psi od R, tak? Dodać G dzielone przez 2 i podwójna całka, a właściwie nie, od razu napiszę pojedynczą całkę, bo deltę zakładam, tak? D 3 R psi od R sprzężone psi od R psi od R, psi od R. No dobrze, więc to jest, to nie jest nic mądrego, to jest po prostu skrótowy bardzo zapis całej hierarchii równań wielocząstkowych. No to proszę Państwa, jak się ma taki hamiltonian, no to nie jest. A to nie szkodzi, w tym porządku jest dobrze. Tak, właśnie. Trzeba pokazać. Nie. Nie trzeba pokazywać. Nie, to się wie. No. Dobrze, ale ja tu sobie jeszcze minutkę i kończę. Otóż, proszę Państwa, jak się ma taki hamiltonian, no to oczywiście pierwsze, co należy zrobić, co przychodzi do głowy, no to wyprowadzić równanie Heisenberga ruchu dla tego pola operatorowego. I ja tutaj, żeby troszeczkę sobie skrócić mękę pisania na tablicy, to jednak postanowiłem użyć obrazka, no więc jeszcze raz jest ten hamiltonian. I jak się równanie Heisenberga wyprowadzi, co jest bardzo proste, bo się tylko korzysta z tego komutatora, który tam przedtem wyliczyłem, no to dostaje się równanie, które jest do złudzenia przypomina równanie Grossa-Witajewskiego, ale ono jest operatorowe i nie ma tutaj żadnego przybliżenia, poza tym, że mam te krótkozasięgowe oddziaływania. Ale ma jeszcze coś więcej, a mianowicie bardzo ciekawą i ważną rzecz, której
tak jak ja wyprowadziłem równanie Grossa Pitańskiego, tam to nie miało. Tam to było jak gdyby równaniem bez czasu, tylko równaniem na te wartości własne mi i stacjonarne rozwiązania. Natomiast to równanie ma tu pochodną po czasie, czyli pokazuje, że blisko równania Grossa Pitańskiego jest także równanie na zależność czasową tego układu. No i teraz, proszę Państwa, ostatni punkt na dzisiaj. Bogolubow wymyślił, i to wymyślił genialnie, że zjawisko kondensacji można rozumieć w tym języku jako obecność dużej celiczbowej części w tym operatorze. Że to jest po prostu funkcja i cała operatorowość to jest jakiś tylko dodatek. Tym dodatkiem będziemy się zajmować za tydzień. Natomiast jeżeli się zrobi jak gdyby zerowe przybliżenie, to znaczy tego dodatku się zupełnie pozbawimy i przyjmiemy, że nasz operator to jest po prostu ta funkcja, to dostajemy równanie, które właśnie jest takie samo jak równanie Grossa Pitańskiego, z wyjątkiem tego, że jest tutaj jeszcze ta pochodna po czasie. Oczywiście można powiedzieć, dobrze, jak ja teraz chcę stacjonarne, no to naturalnie będzie też miło, że będzie to samo Grossa Pitańskiego, ale proszę zauważyć, że zupełnie inna interpretacja jest tej funkcji, która spełnia to. W przypadku tego podejścia Hartley, które było dzisiaj na początku wykładu, to psi, które tam spełniało to równanie, to był ten wspólny orbital dla wszystkich atomów. A w podejściu Bogolubowa to nie jest to samo. To jest, proszę Państwa, celiczbowa część operatora atomowego. To jest naprawdę co innego. I co my bardzo podkreślamy, ponieważ myśmy uogólnili kilkanaście, może 10 czy 12 lat temu to podejście, bardzo podkreślając, że dla wielu zjawisk można takiego rozbicia dokonać, można tak naprawdę tej delty się pozbyć. Prawda? I bardzo podkreślamy, że w takim opisie psi to broń Boże nie jest wspólny orbital dla wszystkich cząstek, tylko jest to celiczbowe przybliżenie do operatora. Ale jest to w jakimś sensie wartość własna tej macierzy. Wyprodukowanej macierzy ROM. Jak przy pomocy tych operatorów policzę. W przypadku, w przypadku ortodoksyjnego przybliżenia Bogolubowa to prawda. Natomiast w przypadku naszego uogólnienia, to jest to prawie prawda. Mianowicie okazuje się, że w naszym przybliżeniu odpowiednio zdefiniowana jednocząstkowa macierz bezstęki jest stanem mieszanym, wobec tego można je rozwinąć spektralnie i wydzielić z niej znowu kondensat, a nie tak, że to jest czysty kondensat. No nie, ale tutaj jak się stawi, to jest dokładnie, wtedy to jest to samo, co swoje to warto. Ale nie należy, zwłaszcza, jeżeli chce się na to patrzeć jako równanie z czasem, nie należy identyfikować tego z orbitalem, wspólnym orbitalem dla wszystkich. Ja myślę, że w tym momencie to jest akurat dobry. Ja jeszcze chcę taką historyczną zgłosić.